Cześć, witam bardzo serdecznie, drogi widzu, z tej strony Ngalokuero w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archeolos. W ostatnim odcinku żeśmy sobie zrobili małą wycieczkę do naszej jaskini, a niestety najszczęśliwsze zakończenie nas tam nie czekało. No, dwójka jednak została zabita, umarła. No a my wróciliśmy, zdobyliśmy kamień ogniskujący, w sensie teleportacyjny, i zaczynamy dalszą podróż. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Chłopie, już nie pamiętam, jak dostał w pierniczu. Najpierw co prawda myśmy dostali, ale to taki drobny szczególik. Dobra, co my tu mamy? Trzy prace alchemika i w poszukiwaniu azylu. Z tego co kojarzę, to jeszcze tu mnie nie było. Ale w sumie możemy najpierw podejść jeszcze do maga wody. Zobaczymy, co nam ciekawego powie. O, tutaj jest. Ej, ty. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Okej. Okay. Pohandlujmy. Co masz na sprzedaż? O, mikstura szybkości by się przydała jak najbardziej tu do podróżowania. Dobra, co on nam tu dał za książkę? Magia teleportacji to wciąż dziedzina tajemnicza i niezbadana. Nikt nie jest w stanie ustalić, od którego z bogów pochodzi. Niektórzy twierdzą nawet, że nie pochodzi ona od żadnego z nich, a jest jedynie szczytem osiągnięć ludzkiego umysłu. By skorzystać z run teleportacyjnych, niepotrzebna jest znajomość kręgów czy wiedza magiczna. Każdy może wziąć do ręki runę i spróbować się teleportować do przypisanego jej miejsca. Nieliczni jednak zostaną przyniesieni natychmiast. To dar wrodzony, którego nawet lata nauki magii nie są w stanie zastąpić. Dla wszystkich pozostałych wymagane jest zbliżenie się do miejsca mocy, takiego jak to, do którego użytkownik chce się przenieść. Liczni badacze oraz magowie oznaczali
dodatkowo wzmacniali te miejsca specjalnym symbolem pentagramu zamkniętego w okręgu. W ten sposób w wielu regionach świata powstawały istne sieci teleportacyjne. Podobno technikę pentagramów zaczerpnięto jeszcze od kapłanów Wilczych Synów, którzy za pomocą tych symboli potrafili stworzyć teleportery punktowe. Nie jest jednak wiadomo, w jaki sposób weszli w posiadanie takiej magii. No i przeczytaliśmy. Teraz możemy do tego ratusza tutaj wejść, albo nie wiem co to jest. W każdym razie pewnie jakieś miejsce. Taka rada miasta czy coś. Na to wychodzi. Jeszcze tylko pójdę od drugiej strony. O proszę. Kto by pomyślał, nie? Wskoczysz tu? Nie, wskoczył, skubany. Tylko żebym teraz nie spadł przypadkiem. Oho, pełzacze. No ich raczej nie sądzę, żebym zabił. Ale zapisać ten stan gry mogę. O, okej. Okay. Poszło szybko, gładko, łatwo. Także nie dziękuję. Czyli już wiemy jednym słowem, że tutaj na razie sobie odpuścimy. Dobra. Ewentualnie może podziałałaby zamiana w jakąś inną istotę, ale nie sądzę. Właśnie, bo to w ogóle lista zarejestrowanych handlarzy na terenie wioski Silbach. A to już w sumie większość wiemy z tego. Chcesz upolować ścierwojada na obiad, a może obronić się przed wilkiem na trakcie? Markus oferuje usługi z zakresu rozwijania zręczności. Okej, okay, Markus. Wszyscy początkujący kusznicy będą mieli widziany u Kipera. Ja kuszy chyba nie chcę. Jeśli go stoisz w toporach i dużych mieczach, to Folkart udzieli ci instruktażu. No to już mieliśmy. Łowcy służby miłościwego Sir Ramseya ostrzegają przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Szczególnie niebezpieczne według ich rekonesansu okazały się lasy w pobliżu wodospadów. Na wschód od wioski Silbach dostrzeżono tam ostatnio grupę żaboludzi. Żaboludzi? Las na północ od wioski, niewielki dopływ światła, znacznie ogranicza tam widoczność, co tworzy idealne warunki do polowania dla wargów. Kamienie te zwane magicznymi runami. Okej. Okay. Ze względu na nagłe spore zamówienie, rzeźnik Gremi pilnie zakupi tuzin poniższych rodzajów surowego mięsa. Ścierwa jada kretusz szura wilka. Świeże i surowe. Karden potrzebuje 14 skór wilka, 8 skór dzika, 16 czy tam 18 skór szczura. Kopalnia Gildii Kupieckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Oferujemy dostęp do naszych złóż prywatnej kopalni pomiędzy wioską Silbach a obozem pszczelarzy. Po uiszczeniu drobnej opłaty za wejście będziecie mogli wydobywać złoto tak długo, jak tylko zechcecie. Niezależnie od waszych umiejętności wydobycia, zawsze znajdziecie tu coś dla siebie. A gdy już wyjdziecie z kopalni, ledwo niosąc wszystkie błyszczące bryłki, nasz kopal z chęcią wymieni je dla was na najprawdziwsze złote monety, akceptowane na terenie całej Myrtany. Oczywiście chętnie wymienimy na miejscu także wszystkie pozostałe bryłki, które udało się wam znaleźć gdziekolwiek indziej na naszej pięknej wyspie. Do kopalni najłatwiej dotrzecie, korzystając z usług naszych gońców. Za kilka moment bezpiecznie doprowadzą was na miejsce. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że tu śmierdzi trochę szemranym interesem.
kucharka Jill pracująca na dworze naszego wielmożnego Sir Ramsay. Ja z chęcią wypróbuję wszystkie nowe potrawy, które mogłaby podać zarówno podczas wytwornych przyjęć, jak i codziennych obiadów. Okej. Czyli do zakładu łuczarskiego na tropie bestii w mieście Archolos chętnie zakupi wszystkie zwierzęce skóry. Dobra. Czyli mniej więcej mamy jakieś pojęcia na temat tego, jak ta sytuacja wygląda. Co my tu mamy? Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. No i w tyle, pogadane. Tak, gdzie tu stoi? Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramsaya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Sir Ramsaya, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Sir Ramsayem, którego reprezentuje. Gdzie mogę spotkać Sir Ramsaya? Wielmożny Sir Ramsay obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić czas. Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. To nam pomógł. Dobra. Tutaj starajmy się niczego nie ruszać. Drzwi może też nie. O, złoty świecznik. Myślicie, że jak buchnę, to się coś stanie? Nie wiem, zapiszę to. Nie, nikt niczego nie widział. Bardzo dobrze. Wina. Wino też nikt nie widział, jak sobie wziąłem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, nie mamy klucza tutaj. Rozumiem. To chodźmy tutaj. Jakaś kuchnia jest. O, tu jest Jill. Hej, na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie! A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach, a dopiero potem zawisnę na gałęzi. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika?
Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Okej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Zupa ze starego chleba oddałeś. No dobra. Ten gulasz na pewno by chciała spróbować. Tego gulaszu by chciała spróbować na pewno. Od karczmarki. Co my tu mamy? Złoty puchar na przykład. Ktoś tu patrzy na mnie? Nie patrzy. Złoty innos. No dobra, tutaj też nikogo nie ma. Regał na książki. Nie znam się na otwieraniu zamków. Doświadczenie plus 100. Niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kupienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonywanie ich idealnie pod swoje proporcje ciała, niemal zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywnie się nimi posługiwać. Aby rozpocząć wytwarzanie własnego oręża, należy przede wszystkim zdecydować, czy chcemy rozwijać łuczarstwo związane z wyrobem... Związane z wyborem zarówno łuków, jak i kurz, czy może praktykować kowalstwo specjalizujące się we wszystkich wyrobach związanych z broniami białymi. Gdy już podejmiesz decyzję, znajdź odpowiedniego nauczyciela. Żadna księga nie zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Naukę można podzielić na 3 stopnie. Zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym kolejnym rzemieślnik jest w stanie opanować informacje zawarte w bardziej skomplikowanych przepisach i wytworzyć je odpowiednio na stole łuczarskim lub kowadle. Przepisy zazwyczaj zakupić można u innych kowali i łuczarzy. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich, takich jak skóry, kły czy pazury konkretnych bestii. By więc ograniczyć koszta produkcji, warto samemu rozwijać zdolności łowieckie. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno łuczarskie, dzięciwy oraz dla znamienitszych dzieł języki jaszczurów. Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast dla broni stalowych i tych z magicznej rudy potrzebne również będą odpowiednio węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Okej. Wszystko wiemy. O, tu też jakiś regał. Każdy kolejny krok ku mistrzostwu wymaga coraz więcej pracy. Niezależnie od tego, czy rozwijamy siłę, zręczność, wiedzę magiczną, czy władanie danym rodzajem uzbrojenia, dalsza nauka będzie wymagać coraz większego poświęcenia. Nie zmienią tego żadne eliksiry, amulety, ani inne magiczne świecidełka. Pomimo, iż natychmiast wzmacniają użytkownika, to nie wpływają na jego własny rozwój. No dobra, tutaj w sumie nie ma jakichś ciekawszych rzeczy, nie będę tego wszystkiego opisać, czytać, bo dosyć sporo tutaj mamy jakichś takich właśnie książek, nie książek. O proszę, chce się pani napić ze mną? Kawałek drewna ma przy boku w ogóle. O, kolejny poziom. Po pierwsze, by móc korzystać z łuku, łowca powinien rozwijać swoją zręczność, natomiast do dzierżenia kuszy wymagana będzie siła. No tu mamy opis tego pewnie, jak te przedmioty, jak z tych przedmiotów korzystać. Także jest dobrze. Okej, zapiszmy sobie to, bo ja nie mam zaufania do tego crashowania tutaj w tej grze. Dobra, i możemy teraz sobie iść dalej, tylko pytanie brzmi, gdzie my chcemy iść? Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem.
Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Czemu nie? Mogę spróbować. Masz czym się bronić? Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć choćby najprostszą lagę do obrony. Coś by się przydało. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Dzięki. Gdzie znajduje się ta łódka? Idąc drogą na południe, dotrzesz do mostu. Obok niego znajdziesz tę łajbę. Kiedyś służyła rybakom podczas połowów na jeziorze, ale od jakiegoś czasu jest punktem wymiany towarów między wioską a małą winnicą. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku. Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Jak wychodził, ubrany był w typowy wiejski strój bez rękawów. No okej. Mamy jakieś info. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa. A jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Zacznijmy trening. Do roboty zatem. No pewnie dwuręczniaki, to no... Nie, ja nie chcę dwuręczniaka. Bynajmniej jeszcze nie teraz. Dobra, ale w takim wypadku... do wieży sygnałowej, do winnicy. Możemy spróbować gdzieś tutaj powalczyć z kimś. O, mamy już nawet jakiś namiot po drodze. A Markus to ten, co szkoli z ucznictwa. Gdzie mógłbym znaleźć dzika? Dziki to groźne zwierzęta, ale z reguły żerują na obszarach gęsto zalesionych. Widziałem kilka osobników na południe od bram Silbach. Jednak najwięcej z nich żyje w lasach na wschód od wioski. Przymierzasz się do polowania? Muszę zdobyć ich mięso. Na twoim miejscu po prostu kupiłbym dziczyznę od jakiegoś handlarza. Dziki zwykle chodzą w stadach, co może być śmiertelnie niebezpieczne dla niedoświadczonych myśliwych. Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwy. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. No ładnie. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie.
tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. No w sumie to by było, to by się przydało. Na 150 sztuk złota aż. Ucz mnie. Nie ma sprawy. Dobra, tu jest zręczność, tu są łuki, okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. On tam chce dyszkę za to, znaczy dyszkę punktów i 150 złota. Są jakieś książki, które coś opisują. Wezmę sobie jedną, tak dla przykładu. On ma też jaja, widzę, ścierwojada. Kupimy wszystkie, zobaczymy. Surowe mięso wilka. Niedźwiedzia, o. Dobra. To na razie właśnie zostawimy. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. No okej. Okay. A przyniosłem to trochę. Masz coś? Nie, nie mam nic. Dobra. Okej. Okay. Pokażcie mi teraz, co jest w tej książce. Rodzaj obrażeń obuchowe, odporność sieczne, podatność na ogień, magię, występowanie lasy. Rada wbrew pozorom części uderzają masywnym łbem niż kłami. Najlepiej przygotować pancerz na obrażenia obuchowe i wymijać podobnie jak wilki. No wilki mamy tutaj, z tego co widzę, tylko teraz pytanie brzmi, czy ja w ogóle z wilkiem na aktualnym stanie poradzę. Gdzie on jest? Tam. Ej, co jest? Się tu zbugowało jakoś tak dziwnie. No, czemu ja nie mogę atakować na boki? No o co tu chodzi? Coś się zbugowało, nie szło w ogóle nic zrobić. No atakować na boki, on cały czas tak jakby z biegu atakował. Ale bez sens. Stary, dobry, zbugowany gotik. No ten wilk też tam widzę. No i znowu. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie da się w ogóle na boki atakować.
No super. Było blisko. W ogóle czemu trzymam chleb w ręce? Niedopracowany widać jest troszeczkę ten ten mod. No ale mówi się trudno. Wszystko jest do wybaczenia. I tak szacunek za to, co w ogóle z tą grą zrobili. Znaczy z tym modem. Że potrafili odtworzyć tak spory content. Nagrać tyle tekstów. No i ogólnie postarać się o to, żeby pani Gotika mogli sobie zagrać. Módl się. Nie, chcę się po prostu pomodlić. Nie będę osiągać swoich punktów nauki. Dobra, dzik jednak jest za mocny. Bardzo dobrze, on mi pomoże. Ej, pomóż mi, co? Aha. No właśnie. Ja pierniczę, zamiast od razu tą broń wyciągnąć, to nie. Masakra. Dobra, jeszcze raz ubijemy sobie te wilki. I będzie można sobie zakończyć śmiało ten odcinek. W kolejnym ruszymy sobie do tego pomostu, gdzie rzekomo ten kolega się stracił. Super. No i dlaczego ty nie atakujesz? No. No i gratulacje, nie? I nie mogę po prostu przejść tego elementu. Bo nie mogę w niejaki sposób atakować poza atakiem na wprost. Zero ataków na boki, zero atakowania z miejsca do przodu, tylko po prostu cały czas bieganie i te zamaszyste ruchy. No w ogóle nie mogę atakować na boki. Mnie znowu spieprzyło w tej grze. Nie wiem, może to włączymy? Sterowanie z Gothic 1, czy co? Mysz włączymy. No i teraz nagle można. Dobra, zaraz zobaczymy. O Jezu, co coś zrobił teraz.
Teraz coś jakoś poszło sensowniej. Dobra, pozbierajmy sobie to mięsko. Roślinki. Ogólnie to krwawie trochę, ale to taki drobny szczegół. Tam jest ten dzik, ale to... Nie chcę z tobą walczyć, dziku. Ale ogółem w sumie, jako że mam mało życia, bez sensu jest trochę sobie wziąć i tutaj... Zdobyć jeden kawałek drewna, bardzo dobrze. Jako że jestem i tak przy mieście, chcę skończyć odcinek, a mam też mało życia, bo to po prostu pójdę się przespać do gospody. I tam też stamtąd wyruszę znowu. Więc mam swój pokój, więc nie ma za bardzo na co narzekać. No i też przy okazji się wyszkolę. Nie wiem, jakąś tą sobie wezmę. Siłę i walka jednoręczna. Dobra, mój pokój był tu. Nie odpoczywaj do poranka. No i świetnie. I w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym spróbujemy odnaleźć tego jegomościa, który zaginął przy łódce. Do zobaczyska.